Hej, nazywam się San. Wracamy do twierdzy Krzyżowiec 2. Zagramy w następną misję kampanii Saladyna. Misja druga. Zdrada. W czasie, gdy Saladyn ściga Ryszarda wśród piasków pustyni, podstępny kalif atakuje jeden z pałaców Saladyna. Obejmij dowodzenie nad pałacem i obroń go przed zdrajcami. Zacznijmy po odpowiedzi. Tym razem misja będzie polegać na obronie zamku. Szczerze mówiąc, preferuję to właśnie takie misje niż oblężenia. Zdaje się, że jeden z kalifów zwrócił się przeciwko swoim i atakuje teraz jeden z pałaców możnego Saladyna. Ależ ja nienawidzę zdrajców. Pałac jak dotąd wytrzymał, ale jest w kiepskim stanie. No właśnie widzę, że mury poprzerywane. Rozpocząć naprawy. No, ostatecznie nie było tak źle, tylko jedna dziura. Al-khuyul jahiza. Musta'iddun ya sayyidi. Ila jidran. Jak wygląda gospodarka? Nie wygląda, bo jej nie ma praktycznie. Nie można tu tego zbudować. Od razu zbuduję rynek. O, teraz mogę sprzedać świece, więc na nich oprę gospodarkę. Może moglibyśmy umieścić kilku miotaczy ognia na murach, panie? Sprawią, że wojska kalifa dwa razy się zastanowią, zanim podejdą zbyt blisko. A wen jest zajd jahiza, ya sayyidi? Min al-jidar sanakumu bil-rami. Nahnu nukatilu bi-shaja'a. Bi-shagaf. Sprzedamy kamień, jeżeli będzie powyżej 125. Żelaza nie możemy sprzedawać. Tam możemy świeczki. Powyżej 40 niech schodzą. Jak z jedzeniem. Mięsa dalej nie można sprzedawać. Czy też można? Można. Okej. Żelaza się jednak nie da, mimo wszystko. Postawię trochę więcej tych kamieniołomów. Mam drewno? Nie, już się skończyło. Ale to nie problem. Przetrząsnęliśmy wieżę w poszukiwaniu wilków, tak jak rozkazałeś, panie. Nie pamiętam, żebym wydawał taki rozkaz. Kamieniołom musi być postawiony na złożu kamienia. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Raz, dwa. Potrzeba nam więcej drewna. Koniec drewna. Okej, tyle powinno wystarczyć spokojnie. A już wiem, czemu tutaj jest taki zalążek muru. On chroni kamieniołom. Więc też go odbuduję. Potrzebujemy kamienia, panie. A przynajmniej tyle, ile w tym momencie mogę. Wstawiłem kamień na sprzedaż, tak, powyżej 125, ok. Teraz muszę wybudować więcej posiadłości, domków. Tylko znowu problem z drewnem. Za mało dóbr.
Aha, to są ruiny, nie mur. Chciałem, że tak jest ta najtańsza brama. Okazuje się, że nie bardzo. Fajnie by się zakończył pierwszy atak. Tą niespodzianką. Nasi zwiadowcy donoszą, że zbliżają się wojska zdrajcy, wasza wysokość. Okej. Nie wiem, czemu mur można budować na górach. Bo na przykład w takim wróg miejscu. Nas atakuje! No, pierwszy oddział wroga. Kilku niewolników. Jesteśmy atakowani! Nie był to problem. No, atakują również z drugiej strony. Nie mogę robić balist. Znów nadciągają wojska kalifa, panie! Tym razem większy oddział. Dziwię się, że tak szybko kolejny atak nastąpił. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Ten budynek jest niedostępny, panie. Einarheim! Przebudować schody. Ten budynek jest niedostępny, panie. Wracajcie. Wróg jest zbyt blisko, by naprawiać. Mój panie, powinniśmy wykorzystać nasz zapas smoły do budowy smolnych rowów w miejscu spodziewanego ataku wroga. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, rozkaż łucznikowi w pobliżu koksownika, by strzelił do rowów i podpalił je. Problem polega na tym, że nie wiem, skąd nadejdzie atak. Brakuje rekrutów, panie. Jahiz el khuyul! Potrzeba drewna, mój panie. Dobra, smołę też będę sprzedawał. Nie ma sensu, żeby się zbierało i nie wiadomo ile. Ile ci dron? Hel se nara l'adu? Wróg jest zbyt blisko, by naprawiać. Już połowa czasu minęła do końca misji, więc jak na razie idzie dobrze. Muszę przyznać. Brakuje chłopów, panie. O, kolejna katapulta. Nasz spiker jest pusty. No i skończyło się jedzenie. Nie można tu tego zbudować. Kiepsko, bo mam tu trochę mało miejsca. Panie, potrzebujemy drewna. Potrzeba drewna, mój panie. Już więcej nie wcisnę. Rynek. Nie mamy już prawie jedzenia, panie. Jabłka na... Autokupowanie to jest chyba to. No, teraz nie będzie już głodu. Dalej mi jeszcze tu... O, że zaczyna się robić niebezpiecznie. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Jesteśmy atakowani. Wróg darł się na mury. Moi miecznicy powinni sobie bez problemu z nimi poradzić.
O Jezu, z tej strony następni. Mogę jednak nie dotrzymać końca tej misji. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Boże, nawet sekundy przerwy nie ma pomiędzy tymi atakami. Ale leci soundtrack z Twierdzy Krzyżowiec 1, co bardzo mi się podoba. Do przewiezienia kamienia do składu niezbędny jest postój wołów. Właśnie pierwszy raz zwróciłem uwagę na muzykę. Bo rozpoznałem ten soundtrack. Nie masz dość złota, by wyszkolić ten jednostkę. Bardzo fajnie, że go wróg nas atakuje. Zostawili. O, zostawiłem tu. Zajmijcie się najpierw tymi katapultami cholernymi. Nie wiem, gdzie oni je prowadzili, ale to nie mój problem. O, jeszcze minuta tylko. Dlatego takie duże fale atakują. Wstępny kalif rzucił przeciw nam wszystkie swoje siły. Gdyby udało nam się wytrzymać jeszcze trochę, pałac Saladyna byłby bezpieczny. Teraz zostało te 40 sekund. Znaczy nie ma już szans na to, że przegram. Sekunda i zwycięstwo. Nawet odparłem te jego wszystkie siły. Co to jeszcze nie koniec? Muszę ich zniszczyć. Zwycięstwo! Chodźcie siak. Wygraliśmy. Śpię jak kozioł i piję jak koń, ale jem jak straszliwy tygrys. Tutaj zakończę nagrywanie. Dzięki za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków z serii Twierdza Krzyżowiec 2. Hej, pozdrawiam.